Ale Maja też się nagrywa, a nie leży w pościeli. Okej. Okay. Cześć, cześć, tu Maja, tu Maja, tu Maja. To cześć. Cześć. To cześć. Nie, tu? Tu Ola. Nie, tu kulturki, bzdurki. Dlatego dzisiaj będzie bzdurkowy odcinek. Jak każdy. Nie, nie, nie. Kulturki, kulturki. Chyba, że ma być kulturki, taki. Kulturki. Jak mi kulturki. Nie, takich odcinków też nie chcemy, ale takich... Ale nie wyglądam smutnie. Nie wyglądasz. Troszkę wyglądasz. No dobra, zaczynamy ten odcinek, dziewczyny, bo to już 1,5 minuty i nic. Ona się ze mnie śmieje. Bo ona jest bardzo śmieszna. Robi bardzo dziwne imię. Tu a kulturki, właśnie... kulturki, czyli... Ola, Maja i babskie sprawki. Kulturki! Kulturki! A nie, ale teraz małe licho? A nie, ja myślałam, że oceniam te wieków. Dobra, dobra. Właśnie, przyszło do nas małe licho, a my tu mamy babskie sprawki. To moja książka, jej! Całe kulturki to są babskie sprawki. Bo tu same baby. Chyba. Bardzo, ale smutne. Ale małe licho wraca! Pamiętacie, je? Ty się nie cieszyłaś? Cały rok czekałam, aż mama mnie wykupi. I mama mnie wykupiła. Jakie to audiobook smutne. Wojciech Chorąży. Tak, a autor? Marta Kisiel. Marta Kisiel. Czytał Wojciech Chorąży. I Ola uwielbia audiobooki, które czyta Wojciech Chorąży. Janusz Zadura. Tak. Janusz Zadura. Zatem... Ja też lubię. Zatem małe licho i babskie sprawy. Mamo, najpierw musisz zadać, jak się nazywa tytuł, bo ja muszę odpowiedzieć. No dobrze, Olu, przypomnij nam zatem, jaki jest tytuł tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Małe licho i babskie sprawki. No to jak już przypomniałaś tytuł, to też musisz przypomnieć, kto to, co to, to małe licho. Nie, najpierw muszę przypomnieć jeszcze autora. A, autora, no. Marta Kisiel. Tak, autorstwa, to jest w ogóle seria o małym lichu. O, już trochę tych książek było w naszym podcaście. Tak, małego licha nie jest tam za dużo w tych książkach. Ona już się tak nazywa, no. Naprawdę? Tak, a w większości... A ja lubię małe licho. A w jednym to w ogóle nie ma małego licha. W jednej książce w ogóle nie ma. W drugiej części. Tam w ogóle nie było małego licha. W ogóle? W ogóle. A to małe licho to było coś o drugie to było coś... Bo to było wtedy, jak oni wyjechali bez małego... Na wakacje. Oni wyjechali wtedy na ferie do tej cioci, ale bez małego licha, bo małe licho miało ospę. No to przykro tak, że bez małego licha. Z zatkielem. Ale ja za to pamiętam, co małe licho najbardziej lubiło. Kakałko. Kakałko. Tak jak Maja. Ziemniaczki z masełkiem. Z masełkiem. Bo on powiedział tak, w trzeciej pamiętam. No w trzeciej, ale tak tylko powtórzę. Ale z masełkiem? No jak to bez masełka? Krakers by na to nie pozwolił. No bo ziemniaczki bez masełka to... To jak truskawki bez śmietanki i cukru! No tak, dokładnie. Także ziemniaczki z masełkiem i kakałko. Lubimy za to małe licho. A on miał uczulenie na własne pierze. No to właśnie... I ciągle kicha. Bo pamiętacie, małe licho... To anioł. To anioł, który ma skrzydła. Tak. Jest uczulony na własne pierze. No i ciągle kicha. No, ale ja jestem ciekawa, co to małe licho teraz zmajstrowało. Z tymi babskimi sprawkami. Teraz ono nic nie robiło praktycznie, bo to się działo... No dobrze, odpowiem od początku. No to Bożek, bo on się tak nazywał, ale to nie małe licho, bo główną postacią nie jest małe licho. No wiem, tylko wiem. Bożek. Bożek. Ale Bożek, czyli Bożydan Antoni Jakiełek. Jakiełek. Dobrze, dobrze. A małe licho to małe licho, a Bożydar to ten chłopiec. Tak. Bożek. Bo licho, bohater. Licho to też jest chłopiec. No tak, licho to licho. Dziewczynka. Maja, co ty wygadujesz? Licho to dziewczynka, no co ty mówisz? Mamo, to właśnie pokazuje, jak ona nie słucha tych książek. Dobrze, Maja upiera się, że licho to dziewczynka. I Maja nam tam w Lego strasznie grzebie i hałasuje. No to Bożek, Bożydar Antoni. Bożydar Antoni Jagiełek. Jakiełek, no. To co z tym Bożkiem? No, on już szedł do 4. klasy. To jest tak jak ty. No tak. To Bożek jest w twoim wieku. No tak. No i
po tym remoncie, bo w wakacje był u nich remont. Jak to w standardowej polskiej rodzinie? W wakacje się robi remonty, taka jest tradycja. Naprawdę? Przynajmniej kiedyś taka była. Że w wakacje to ludzie zamiast jechać na wakacje i na urlop, to ludzie biorą urlop po to, żeby sobie zrobić remont w domu. Ale oni zrobili dlatego, że ten dom miał ponad 100 lat i dlatego, bo chcieli go trochę odnowić. No tak. No bo już im przeciekało w zimie dach i wszystko. No to trzeba było naprawić. No to zaczął się remont, znaczy był remont, wakacje i co? No i on potem poszedł do szkoły, do tej czwartej klasy. I tam spotkał tego swojego, bo on miał takiego najlepszego kumpla, Tomka. Od tego Tomek przemienia się do Spidermana. Tak. No tak, pamiętam. I to był jego najlepszy kolega i on się z nim spotkał. No i oni mieli nową klasę na trzecim piętrze, tak dokładnie na drugim, ale nazywało się trzecie, bo liczyli parter w tej szkole. Jako piętro, no. Parter jako piętro? No tak, no bo na parterze było napisane 1 kropka jakaś sala, a na drugim piętrze było napisane 3 kropka, oni mieli salę na samym końcu szkoły, 3.15. To na dole powinna być sala 0 kropka. Właśnie, a u niej było 1 kropka. Mm. Takie mylące trochę. Tak. No dobra, to mieli klasę? No 15, 3.15. 3.15. I ten, on się spotkał z tym Tomkiem i z tym Wickiem, co był tego jakby, bo wcześniej to był jego wróg, ale w trzeciej części oni się zakolegowali. Mhm. Chociaż ciągle sobie dogryzali. Ale się lubili. Tak. Już, trochę. No i mieli też nowego, mieli nowego wychowawcę, pana od matmy, a on nienawidził matmy, tak jak ja. Od kiedy ty nienawidzisz matmy? Od zawsze. Nieprawda. I mieli tego nowego wychowawcę, pana Zebulona. Zebulon? Ale nazywali go Cebulon. Cebula, jak pan Cebula z tego historii? No, Zebulon. Nie. Zebulon. Ale Cebulon to tak podobnie jak pan Cebula, ale historii. Tak. I to był też pan od matmy. No i oni tam, i potem jeszcze poznał taką inną koleżankę, co do nich doszła do klasy. Ona się nazywała Zmyłka. Tak nazwisko, nie? Nie, ona się nazywała Zuzanna Myłka. Myłka miała na nazwisko, ale na zeszycie miała napisane Zmyłka. No i on nie wiedział, jak ona się nazywa i przeczytał Zmyłka. I wszyscy tak ją zaczęli nazywać. Ale że Zmyłka. Bardzo fajna ksywka. A co wam powiem w tajemnicy, że Ola też ma ksywkę? Ja? Nie mam. Ma. Ale chyba jeszcze nie czas, żeby się przyznała jaką. Ale już Ola ma w szkole ksywkę. Więc ksywkę miała Zmyłka. Tak. A nazywała się Zuzia. Chyba Zuzanna, ale tak. No i tam była taka książka, bo oni myśleli, że ten dyrektor jest, że ten ich nauczyciel jest może wampirem. Wampirem? Nauczyciel? Tak. Jak to? No, a po czym to wnioskowali? No bo on był taki blady. Był blady, faktycznie. No nie, i ubierał się na czarno. I słońca niezbyt lubił. Mhm. No to już takie 3 oznaki wampira, co jeszcze? Nie, po prostu ten Witek tak myślał, bo w ogóle ten Witek się zakolegował z Cadkielem. Naprawdę? Tak. Że ten Cackiel to niczego tak jakby nie lubił dzieci, ale tego Witka lubił. Bo on był taki jak on. A dlaczego tego Witka lubił? No bo on chciał, żeby on mu opowiadał. Codziennie opowiadał o różnych stworach na różne litery. I Witek mówi do tego Bożka, już idzie nam całkiem dobrze. Po paru tygodniach. Prawie kończymy literę B i zaraz będziemy na C. A on mu cały czas opowiada? Tak. No to bardzo dobrze im idzie. Nie, po prostu on wie, on zna tyle mnóstwo stworzeń, że no bardzo długo to trwa. O wszystkim mu opowiada? Nie, on po prostu wymienia nazwy, ale nie ma zbyt dużo czasu. Czyli tak jakby czytał encyklopedię.
Coś no, takiego. Tak, czytam nazwy, ale że zna ich tak dużo, to trwa to bardzo długo i dopiero są na literze B. Ale już niedługo będą na C. Tak. Czyli Witek się koleguje z Satkielem. Zatkielem, przepraszam. Nie, on się nazywa Satkiel. C? Przez ty. Ty za... Ty... No... Satkiel. A, okej. Okay. Satkiel. Okej, okay. Rozumiem. Ale taki jeden czort na niego mówi Zatkiel, bo nie umie wymówić c. Nie umówi mówić ty. To bardzo trudne. Cyzy. Zatkiel. 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 No, to jest całkiem trudne do wymówienia. No, no i ten czort mówi. Zatkiel. On mówi Zatkielu. No bardzo nie wiem. No i o tym było tam. Ale co to te babskie sprawki? No, że ta dziewczyna. Że ta dziewczyna. Że. No co z tą dziewczyną? Ta taka zmyłka. Że ten tata tego Bożka, co był glutem, on chciał, żeby ten Bożek się zakochał, ale on nie chciał. I wtedy jak oni już byli na takiej jakby przygodzie, ale nie zdradę, bo to było na koniec, to jak on był w postaci całkowitego gluta na ziemi i nie mógł wstać jako ta taki glutowaty człowiek, no to ona mu mówiła wszystkie złe rzeczy o dziewczynach. I mówiła tak, bo wiesz, bo dziewczyny dubią w nosie, drapią się po tyłku i tego typu rzeczy, a on nie. Ale kto to opowiadał te złe rzeczy o dziewczynach? No ta ta dziewczyna. Zmiłka? Tak. Naprawdę? A co dziewczyny tak dubią w nosie? I drapią się po tyłku? Nie wiem, może ona. A dlaczego ten tata chciał, żeby Bożek się zakochał? No bo on był poetą romantycznym, ten tata. Ten glut. No i co, już w czwartej klasie miał się zakochać? No, chciał ten tata. Ja myślę, że słuchacze pamiętają, że dla was wątki miłosne to nie są ulubione wątki. Tak, ale na szczęście nie było, mamo. Na szczęście nie było. Na szczęście Bożek się nie zakochał. Nie. Aha, okej. Na szczęście Bożek. A u was dziewczyny są już jakieś te? Nie. Historie miłosne w klasach? Nie, w ogóle. Nie. Nic? Mm-mm. Nie, jeszcze nie ma? No mama, u nas są młodzi ludzie. No młodzi, no a ja też kiedyś chodziłam do drugiej, trzeciej, czwartej klasy. Ja pamiętam, że tam już było już jakieś... Jakieś pary, jakieś... Serio, mamo? No, było. Nie wyglądasz na taką. No bo ja akurat... Ty akurat nie. Nie byłam tak tutaj zaangażowana, nie emocjonalnie. Nie byłam zaangażowana. Ale byli tacy, którzy byli. Na pewno. No i co z tym? Nie było ich historii miłosnej żadnej? Żadnej. Żadnej. A jak pozostali bohaterowie? Pojawiali się? No a jacy niby pozostali? No licho się pojawiało. O właśnie, licho się zaprzyjaźniło z krasnalami i szyło im ubranka i kołyderki, bo ona kochała dziecko. Skąd te krasnale się wzięły? No bo jakby ten wujek, syn, on już wiele lat przed tym, kiedy ta mama z tym Bożkiem się do niego przeprowadzili, to on założył pensjonat dla takich zwierząt, dla takich magicznych stworzeń, które potrzebowały domu. I ten... A on przyjął tę mamę i tego Bożka, dlatego że ten tata to był jego kolega. Oni się znali. I oni tam ciągle zapraszali nowe zwierzęta. Mieli polewika. Co to jest? Taki, co powinien jeść najpierw... Rano jeść zboże i tylko papiać. A potem jeszcze powinien tak jak czort zmylać ludzi gdzieś. Zmylać? Jak on się nazywa? Polewik. Polewik. I też do nich doszły, do takiej wielkiej komody doszły do nich krasnale, z którymi zaprzyjaźniło się licho. A krasnale były naprawdę małe? No tak. I licho im uszyło ten ubranka? A bo licho było małe. I oni ich, one... To było duże? No nie, było jak taki czterolatek jakiś. No, też nie. I dlatego jak to licho czasami przychodziło, jak parę razy było na imprezach u Bożka w szkole, na Halloween czy na Mikołajkę, no to on mówił, że to jest jego młodszy braciszek. A i nikt się nie rozpoznał. Nie, Nie, bo schowała pod koszuły. Nie, bo chodzi o to, że ten Bożek się przebrał za licho na Halloween.
I oni myśleli, on wszystkim mówił, że po prostu ten jego brat nosi po nim strój z tego. Z Halloween. Tak, a normalnie się ubrał tak jak normalnie chodził o licho. Super, super. No i te babskie sprawki to były tylko na ten temat? No, że tego zakochania? Tak. Ale Maja coś tak tutaj patrzy i ona ma na pewno coś jeszcze do powiedzenia. A to w szkole z tą my o... No tak, ale to już było na samym końcu. Nie chcę zdradzać głównego takiego... Zagadki, a to... Nie mogę zdradzić... Była jakaś zagadka. No tak, no mam moje... No, ale była zagadka no, chyba... Nie no, rozwiązanie ostatniej przygody ja nie chcę powiedzieć, no dobrze. Nie. No. A ja chciałam się tylko dowiedzieć, czy była jakaś zagadka. Nie było żadnej zagadki. Nie, to była zagadka, kim był ten. Jeszcze jedna była, bo oni mieli jakby taką dziwną rzecz, co była w szkole, ale nie wiadomo, gdzie ona była. I oni potem znaleźli tą rzecz. Dobrze. Bo ona źle wpływała na ludzi. Na przykład ten Witek był bardzo dobry z matematyki, a jak podszedł do tablicy, to wszystko robił źle. I on się cały trząsł. To były jakieś magiczne siły tam. Tak. Znowu. Czyli to znowu ta mitologia słowiańska trochę nam tu namiesza. Nie, to nie była mitologia słowiańska. Nie? Nie ma. A licho to nie był w jakiej mitologii? No nie wiem w jakiej. No tak. A czorty są w jakiej mitologii? No też. Słowiańskiej? No chyba. Nie wiem. Chociaż nie, no ale tu aniołek. A piożercia różowe króliki? Nie wiem, czego? Nie, to chyba nie. No. Chyba nie. A Polewik? A Polewik może już tak. Musimy sprawdzić, co to był ten Polewik. A Polewik? Czy to jest takie prawdziwe, czy to... Takie... Jakieś mitologiczne właśnie. Możemy już chyba kończyć. A poleciłabyś komuś tą książkę? No pewnie, wszystkim. Jak wszystkie małe licha. Jak wszystkie małe licha. Od 5 do 12-3. Do 12. Do 15. Dobrze, do 15. Ola jest fanką Małego Licha. Tak. I już kolejną część może wciągać. Bo jest, bo na nią nie musi czekać aż tyle. Bo będę teraz wciągać kolejną. Tylko jak ona się nazywała? Nie pamiętam. To chyba powiemy na następnym odcinku. Coś tam za rogiem. Odcinku. Nie, może będzie kłopoty za rogiem. Kłopoty z... Nie. Tak, kłopoty za rogiem. Nie, to była inna książka. Inna książka w ogóle? Tak. No, ale Ola się bardzo ucieszyła i że udało nam się w końcu tą książkę zakupić jakoś. No i w parę godzin ją zdążyłam. Tylko się wzięłam za tablet i już przesłuchane. I już przesłuchane. I pięknie, bo wszystkie części tej serii już są. Antoni Boży dar. No, dobra, coś mi się to wydaje, że to jest jakaś na melodię Ralfa Kamińskiego. Ale... Co to jest Ralf Kamiński? No taki wokalista. Ale co to jest? Nie kto to jest, tylko co to jest? Nie kto. To jest wokalista taki. No a jeśli w tym co? I co on robi? No śpiewa. A, dobra. No pamiętaj, to właśnie na tą melodię jego piosenki zaśpiewałyście trochę. Nie. Kosmiczne energie. Nie znam tego. Tak. Nie cierpię tego. Dobrze, to... No Maja tego nie cierpi, Ola tego nie zna, zatem nie będziemy was męczyć. Nie męczmy ich sobie z jakimiś dziwacznymi rzeczami. O, Ola, nie polecam ci tego. Maja, my nie jesteśmy od polecania piosenek. No ale właśnie. Od polecania książek. A książkę Małe Licho? Polecamy serdecznie, tak. Polecamy serdecznie. Nie, nie polecamy wcale. Maja nie poleca, ja tak. Tak. To... Do danej podróży i po książkę do Empiku. Dokładnie tak. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.